Sponsorem programu jest Galeria Tarnowia. Szanowni Państwo, dzień dobry. Witam serdecznie w kolejnym odcinku programu Kobiece Rozmowy. Programu o kobietach i stworzonego z myślą dla kobiet. A w naszym programie jest przestrzeń dla różnych tematów. Dzisiejszego tematu jeszcze nie było okazji poruszyć, dlatego serdecznie zapraszam do obejrzenia naszej dzisiejszej rozmowy, bo rozmawiać będziemy o kondycji naszej skóry, o wyglądzie. A moim i Państwa gościem jest kosmetolog Agnieszka Czelińska. Dzień dobry, Agnieszko. Dzień dobry, dzień dobry. Aga, minął za nami jest. Już okres wakacyjny, a więc czas, kiedy nasza skóra narażona jest na promienie słoneczne, kiedy wysoka temperatura też robi swoje. Ja chciałabym zapytać Cię na początku naszej rozmowy o to, jak powinnyśmy zatroszczyć się o naszą cerę jesienią, kiedy ta sytuacja atmosferyczna i pogodowa intensywnie się zmienia i też zmieniają się potrzeby naszej skóry. Tak, to prawda. Za nami już lato, rozpoczyna się sezon jesienno-zimowy, więc tak naprawdę możemy działać dwutorowo w zależności od, tak naprawdę, kondycji naszej skóry po lecie, bo musimy pamiętać o tym, że jednak to promieniowanie słoneczne nie sprzyja naszej skórze, więc bardzo często klienci przychodzą z tak zwanymi defektami, pamiątkami po lecie. Bardzo często są to Przeróżne przebarwienia o różnym pochodzeniu, przebarwienia posłoneczne, zmiany trądzikowe, tak samo, nadmierna reakcja sebum, jeśli chodzi o skórę. Więc musimy pamiętać, że to promieniowanie słoneczne będzie nam negatywnie wpływało na, na kondycję skóry, ale także sezon jesienno-zimowy, w którym rozpoczyna się sezon grzewczy. Czyli problem z suchym powietrzem. Dokładnie tak, więc jeżeli absolutnie też y, robi się troszeczkę chłodniej na zewnątrz, my pod, y, podkręcamy nasze kaloryfery. Naturalne, to jest prawda? To, to oczywiście, że tak, więc automatycznie ta skóra jest bardziej przesuszona, y, zaczerwieniona, może być podrażniona. U niektórych osób też obserwujemy atopowe zapalenie skóry, zaostrzenie się zmian zapalnych, więc bardzo często z tymi właśnie problemami zgłaszają się klienci do gabinetu, jak również prowadzimy także terapię, kontynuujemy terapię, które były wcześniej w ciągu lata czy wiosny prowadzone. Zatem przyznasz rację, że te wszystkie informacje dotyczące tego, jak ważne jest używanie kremów z filtrem i kosmetyków w okresie letnim, to nie są przesadzone informacje nie, i powinniśmy się do nich świetnie stosować w trakcie całego roku, bo przecież tak, nie tylko latem, chociaż oczywiście. latem szczególnie. Ja zawsze mówię, że to jest minimum lato, a najlepiej cały rok. A powiedz mi, jak właśnie teraz w tym okresie jesienno-zimowym, kiedy pojawia się wiatr, suche powietrze w domu, a na zewnątrz dość mroźne i ostre poranki, są też bardzo wilgotne, widzimy po osadzającej się szadzi, czy też po prostu po tym, jakie warunki mamy na zewnątrz, kiedy wychodzimy do pracy. Co zrobić, żeby ta skóra dobrze wyglądała, ale i też, żebyśmy się dobrze czuli w swojej skórze, jeżeli można to tak nazwać? No ja zawsze też powtarzam swoim klientom, że... Prawidłowa pielęgnacja to jest tak naprawdę 80% sukcesu zdrowej skóry. Bo to, co my zrobimy w gabinecie, no to tak naprawdę to jest niewielki ułamek procenta, a prawidłowa pielęgnacja, którą kontynuujemy, która jest stosowana codziennie, powtarzalnie, to tak naprawdę jest to, no tak jak mówię, 80% sukcesu. Więc na pewno są to i kremy z filtrem, na pewno jest to... Regeneracja tej skóry, żeby ta bariera hydrolipidowa nie była zaburzona. Bo jeżeli my zaburzymy nieprawidłową pielęgnacją barierę hydrolipidową, ona automatycznie daje nam znaki. Więc ta skóra faktycznie robi się zaczerwieniona, piekąca, tak jak już wcześniej wspomniałam. Mogą pojawiać się stany zapalne, stany typu atopowe zapalenie skóry. Więc ona absolutnie będzie też negatywnie nam reagowała na przeróżne kosmetyki. A jak ta codzienna pielęgnacja powinna wyglądać? Takie absolutne mm -hmm. minimum, jeżeli chodzi o naszą kosmetyczkę. To, co powinniśmy zrobić, żeby dobrze się czuć, ale też, żeby tu cerę na przykład przygotować do dalszych zabiegów czy do codziennego makijażu. Tak. Więc no też nie możemy przesadzać, więc taki minimalizm kosmetyczny jest absolutnie wskazany. Czyli cała półka kosmetyków odpada nie, i specyfików dostosowania. Absolutnie. Naraz. Ja zawsze powtarzam, minimalizm kosmetyczny, czyli przykładowo mamy delikatny żel myjący, który stosujemy dwa razy dziennie, bo ta pielęgnacja powinna tak wyglądać dwa razy dziennie myjemy tą buźkę rano i wieczorem, e, tonizacja. I serum lub krem dobrany do odpowiedniej, odpowiedniego rodzaju skóry i potrzeb. Właśnie, a dla kogo serum, a dla kogo krem? Jak te produkty się różnią i co wybrać mm -hmm. dla siebie? Bo w zasadzie, mm -hmm. kiedy stajemy przed takim wyborem na półkach drogeryjnych, jest mnóstwo kosmetyków, każde mm -hmm. wołają jakimś świetnym, chwytliwym hasłem, i ciężko jest osobie takiej, która nie orientuje się w składach, która tak. nie orientuje się w tym tak naprawdę też, jakie są potrzeby jej skóry wybrać coś, co będzie dla nas dobre. Tak. i właśnie co też nie zaszkodzi, bo często jest tak, jak wspomniałaś, że my sobie wybieramy jakiś super produkt, przetestowany i też świetnie opakowany marketingowo, po czym A to, się okazuje. czasami tak nie funkcjonują. No, no właśnie. Różnica jest taka, że serum zawsze będzie miało lżejszą konsystencję niż krem. Ono będzie się bardzo szybko wchłaniało. Krem czasami będzie bogatszy składnikowo, aczkolwiek jeśli chodzi o serum, te składniki aktywne czasami są w większym stężeniu. I na przykład, jeżeli mamy dobraną pielęgnację domową, i my też stosujemy na co dzień te filtry przeciwsłoneczne, to ja zawsze zalecam, żeby serum zostawić sobie na dzień. Nałożyć serum w ciągu dnia i dołożyć filtr, żeby to nie było za ciężko dla naszych Żeby skóry. też nasze pory. Dokładnie, i skóra, żeby, oddychała, żeby ona prawda? oddychała, więc żeby tego nie było za dużo, a na przykład na noc założyć sobie krem. Lub jeżeli ktoś woli, można nałożyć serum i dopiero na niego krem. Trzeba pamiętać tylko o kolejności, że zawsze najpierw serum, później krem, nie odwrotnie. No właśnie, bo często jest tak, że kurczę, tak. mamy tyle w naszej półce czy w szafce tych kosmetyków i człowiek się zastanawia, jeju, co najpierw użyć, w jakiej tak. kolejności, żeby zadziałało. Mhm. I to jest właśnie niezwykle istotne. Ale powiedzmy jeszcze, jeżeli chodzi o pielęgnację, bo my często się sugerujemy właśnie kampaniami reklamowymi, gdzie widzimy piękne młode modelki, na przykład reklamujące kremy 50+, mhm. prawda, o nieskazitelnej cerze. Mhm. Na co powinniśmy skupić uwagę Poza kosmetykami, bo na pewno dieta, tak, która ma absolutnie. ogromne znaczenie, mhm. na pewno nawadnienie od środka, czyli tak, picie dużej ilości wody, co jeszcze. Jeśli chodzi o faktycznie o dietę, to tutaj jest bardzo ważne to, że w momencie też przeróżnych zmian, które pojawiają się nam na skórze, ta dieta będzie wpływała, bardzo prawidłowa dieta będzie wpływała nam absolutnie wspomagająco, jeśli chodzi o zdrową skórę. Jeśli chodzi o tą wodę, czyli nawadnianie organizmu, tak samo nawadniamy naszą skórę. Musimy też pamiętać czy o pielęgnacji domowej, tak jak mówię, pielęgnacja, dieta, woda, ewentualna suplementacja, jeżeli potrzeba. No właśnie, jeżeli potrzeba, bo chyba też mamy taki tak. trend, że my bardzo często się faszerujemy. Mhm. Ostatnio zauważyłam taki trend, że bardzo dużo na przykład gwiazd Instagrama czy Facebooka promuje picie kolagenu. Czy to jest dla każdego, czy to jest zdrowe? I czy tak to i zaszkodzi? nie. I tak i nie. W zależności też, jakbym to mogła ująć, od naszych wyników badań, bo bardzo często jest tak, że może kolagen nam nie zaszkodzi, aczkolwiek jeżeli będziemy mieli nieprawidłową morfologię, on już nie do końca się wchłonie, i my tak naprawdę wydajemy pieniądze w błoto. Więc trzeba pamiętać o tym, że picie kolagenu, tak jak mówię, nie zaszkodzi, aczkolwiek nie, nie, zawsze nie przynosi. Pomoże. Dokładnie, nie przynosi pozytywnych skutków. I my się możemy zastanawiać, że nie działa, albo powiedzieć, on po prostu nie działa. Nie działa dlatego, że na przykład mamy anemię, prawda? I on się w ogóle nie buduje, prawda? A co z innymi witaminami czy składnikami mineralnymi, które warto w trosce o własną skórę i oczywiście w pełni bezpiecznie mhm. stosować na co dzień. Na pewno są to nienasycone kwasy tłuszczowe, o których zawsze trzeba pamiętać, również w prawidłowej diecie, jak również bardzo często wprowadzamy je w suplementacji u osób z różnego rodzaju zapaleniem skóry. A topowe zapalenie skóry, trądzik. Wdrażamy wtedy suplementację kwasami omega-3 bardzo często. A to rzadko, że tak powiem, tak, można znaleźć jest, informacji na ten to temat. To jest tak naprawdę sytuacja pierwszego rzędu, od której zaczynamy o wprowadzenie kwasów omega-3. Około 2000 mg w ciągu doby, e, Pomoże nam naprawdę wyciszyć czasami super stany zapalne, bo one działają bardzo silnie przeciwzapalnie. Więc to jest pierwsza rzecz, którą robimy, jeśli chodzi o suplementację. A co jeżeli chodzi o biotynę? Modną ostatnio w różnych suplementach diety i też szczerze powiedziawszy dostępną w dość dużych dawkach. W ostatnim czasie tak. zauważyłam na półkach chociażby drogeryjnych, mhm. zawsze była to mniejsza dawka, a teraz można sięgnąć po w zasadzie dwukrotną. Tak, no czyli nie jestem jakimś zwolennikiem e, suplementacji wszystkiego, że tak powiem. Resztę składników aktywnych, mineralnych, wcześniej bym po prostu zbadała i dopiero. Yy, Podjęła decyzję wraz np. z dietetykiem, czy lekarzem, czy kontynuować, czy nie. Czyli rozsądek i umiar. Oczywiście, że tak. Każda z roku ma swoją specyfikę, ograniczenia. Z jakich zabiegów y, możemy skorzystać w okresie jesienno-zimowym, a które zdecydowanie powinniśmy odłożyć na chociażby wiosnę czy lato? Sezon jesienno-zimowy na pewno y, pomaga nam wdrożyć... Y, Intensywniejsze zabiegi. Bo jeżeli mamy to promieniowanie słoneczne, mamy wiosnę, lato, to dużo zabiegów tak naprawdę nam uniemożliwia wykonywanie tych zabiegów. Więc na pewno są to mocniejsze peelingi chemiczne retinole, zabiegi iniekcyjnie, iniekcyjne, jak najbardziej w sezonie jesienno-zimowym rozpoczynamy takie mocniejsze zabiegi. A w lecie raczej stosujemy coś delikatniejszego, tak. prawda, mm -hmm. co poprawi kondycję, tak. tak na co dzień skóry, bo też tych zabiegów jest bardzo dużo i właśnie to było moje kolejne pytanie. Jak wybrać odpowiedni zabieg dla siebie? Kiedy przychodzą do Ciebie klientki, jak wygląda taka pierwsza wizyta? Na czym Ty skupiasz się jako specjalistka w dziedzinie kosmetologii? Ja mam taką zasadę, że to... Yy... Ja staram się pomóc klientowi dobrać zabieg, nie sam klient o tym decyduje. To nie jest tak, że klient do mnie dzwoni do gabinetu i proszę mnie umówić nie wiem na pilniki chemiczne. Ale zdarza się tak, że dzwoni do Bardzo klient często. I... Tak, tak, proszę mnie umówić na pilniki chemiczne, na mezoterapię głową, na mikrodermabrazję na przykład. Lub sam klient umawia się na dany zabieg poprzez aplikację. Chociaż dla mnie to jest zawsze takie orientacyjne, a wygląda to głównie tak w moim gabinecie, że do każdego zabiegu jest indywidualna, bezpłatna konsultacja kosmetologiczna, podczas której ja oglądam skórę, widzę jak wygląda codzienna pielęgnacja, czy jest faktycznie ewentualna suplementacja, jakieś ostatnie wyniki badań i na podstawie. Takiego wywiadu ja dobieram i stanu skóry, e, ja dobieram zabieg pielęgnacyjny. Zdarzyło Ci się odmówić klientowi wykonania konkretnego zabiegu? Tak. Ale to troska o dobro swojego klienta, prawda? Tak. Bo nie zawsze. Właśnie to jest też chyba ta magia internetu i medycyny estetycznej, która zrobiła się w ostatnim czasie coraz bardziej mhm. popularna, ale chciałabym jeszcze zapytać, czy do Twojego gabinetu trafiają też bardzo młode klientki, dziewczyny, powiedzmy tak. takie, które. Na, na pierwszy się, że rzut tak. oka nie potrzebują. Jak wtedy, jak wtedy wygląda Wasza rozmowa? Bardzo młode klientki, klienci, mężczyźni tak samo, bo to musimy wspomnieć o tym, że to nie tylko są kobiety, tylko i mężczyźni, którzy korzystają z zabiegów czy pielęgnacyjnych, czy iniekcyjnych. Ale właśnie coraz młodsi sięgają po właśnie coraz bardziej inwazyjne zabiegi. Zgodzisz się chyba? No jest zem, tak czasami, prawda? absolutnie. Myślę, że na przestrzeni lat bardzo dużo się zmieniło. Wcześniej faktycznie nie było też tak dużo takich zabiegów moc, intensywniejszych, po które sięgały młode osoby. Dużo się zmieniło w tej kwestii obecnie. Ciężko jest namówić takiego klienta czy klientkę do zmiany zdania? To zależy. Czasami jest tak, że może tak, klienci, czasami pacjenci nie są świadomi też skutków ubocznych przeróżnych zabiegów, i czasami, jeżeli my mu też wytłumaczymy i na przykład powiemy, że możemy zrobić to inaczej, albo lepiej wykonać na początku inny zabieg, który przyniesie bardzo dobre efekty, to tak zaczynamy całkowicie od czegoś innego, niż pierwotnie pacjent czy klient miał, na co, tak jakby na co już przyszedł przyszedł zorientowany, dokładnie, prawda? miał w planach. O, może tak po prostu. A jeżeli patrzysz z perspektywy też tych już dobrych lat spędzonych w branży beauty? to jakbyś podsumowała właśnie te ostatnie lata pod względem klientów, zmiany ich upodobań, pod względem też rozwoju y, różnego rodzaju zabiegów, bo pojawia się ich coraz więcej, coraz więcej nowości. Tak. Jak odnaleźć się w goszczu tych wszystkich informacji, w tych wszystkich reklam i znaleźć odpowiednią ścieżkę dla siebie? To chyba trudne. Trudne, bardzo trudne. Tak jeszcze yy, mogłabym się tylko odnieść do tego, co zaczęłaś, jak to wszystko się zmieniło? Ja już prowadzę gabinet 4 lata, ponad 4 lata. I co na pewno zauważyłam, jeśli chodzi o skóry pacjentów, to są na pewno bardziej wrażliwe. Przez te 4 lata jest bardzo dużo skór naczyniowych, bardzo dużo skór wrażliwych niż to, co było na samym początku mojego prowadzenia gabinetu. Jak myślisz, skąd, skąd w ogóle bierze się taki trend? Skąd bierze się w ogóle tak, problematyczne, tak problematyczna cera u danej osoby? Na pewno uważam, że na pewno yy, bardzo dużą rolę w tym wszystkim odgrywa pielęgnacja nasza domowa. A stres? Jak wpływa na naszą Absolutnie, cera? absolutnie stres. No na pewno jesteśmy teraz społeczeństwem bardziej zestresowanym niż też to było wcześniej. Więc na pewno negatywnie. A wracając teraz do samej Ciebie, bo chciałabym Cię tak podpytać, tak jak wspominasz, już kilka lat prowadzisz gabinet. Kosmetologia myślę, że jest też Twoją wielką pasją, masz za sobą szereg odbytych szkoleń. Co dała Tobie praca w branży beauty, a czego Ci nie dała lub zabrała? Myślę, że bardzo dużo. Bardzo dużo mi dała taka, taki kontakt z klientami. Ja ogólnie bardzo lubię kontakt z klientami i nie wyobrażam sobie pracować w innym zawodzie. Tak, nawet e, śmiałam się ostatnio do mojej przyjaciółki, e, mówiąc jej, że naprawdę nie mam pojęcia, kim bym była, gdybym nie, nie, nie była kosmetologiem. Ale tak, na pewno e, to, te cztery ponad lata bardzo dużo zmieniło moje myślenie, moje podejście do, do, do tego wszystkiego i przede wszystkim e, no, to doświadczenie jednak. Robi swoje, prawda? A co najtrudniejszego jest w takiej codziennej pracy z klientami według ciebie? Na bazie Twojego doświadczenia? Myślę, że na pewno takie próbowanie przekonać klienta czy pacjenta do zmienienia jego nawyku. Może tak? Do Bo to zmienienia... czasami są lata, prawda? Danych systematycznych. Ktoś przykładowo ma jakiś tam swój nawyk i jemu ciężko jest, tak jakby, czasami przejść na to, co ja na przykład powiem. Nieraz była taka sytuacja, że był pacjent, miał swoje upodobania, zmieniliśmy wszystko tak, jak powinno być. On i tak za chwilkę wrócił do, do tego, co, co, co było. No właśnie, bo tutaj też dotykamy bardzo ważnego tematu, że niezwykle istotna jest ta codzienna nasza własna praca w domu nad, naszymi, nad naszą rutyną, też nad tym, jak do tej pory dbaliśmy o siebie i ta zmiana czasem bywa właśnie bardzo trudna, bo to nie wystarczy tylko tak. przyjść do gabinetu. Nic nie no dzieje się absolutnie. jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki, prawda? Tak, Dokładnie mówię. To jest więcej niż połowa sukcesu, jeżeli my sami się zdyscyplinujemy i my pracujemy z tym domu, bo ja mogę zalecić, ja daję zawsze zalecenia. Pacjent wie, co ma wykonywać, tylko on musi sam chcieć, bo jeżeli sam nie będzie chciał, no to. No właśnie, bo my też się często zapętlamy tak w świecie social mediów, oglądając mm -hmm. różnego rodzaju profile czy reklamy. I... Czasami myślimy, kurczę, no super fajnie. Ktoś poszedł, zrobił szybki zabieg i jaki piękny efekt. A często to jest efekt pracy wielu osób. Potrzeba od fotografa, poprzez później retusz. I chyba często jest tak, że klienci, którzy też do ciebie trafiają, wzorują się właśnie na takich znanych przykładach i ciężko ich przekonać do tego, że to nie do końca jest realny efekt tak, tak. możliwy do osiągnięcia. Eee, oczywiście pracy, ale musimy wspomnieć też o tym, że czas. To nie jest tak, że przykładowo, jeżeli mamy jakiś problem, my przychodzimy do gabinetu i my go rozwiążemy w trakcie jednej wizyty, bo czasami to jest naprawdę kilka spotkań, kilka zabiegów i wdrożonych różnych innych jeszcze rzeczy, które na to wszystko się składają. No Nic nie, nie wydarzy się tak, tak jak za dotknięciem tej tak. różki, prawda? Więc to jest jednak i systematyczność, i, i taka, yy, no ten czas najważniejszy. Agnieszko, a jakie plan masz na najbliższe tygodnie, miesiące? Pewnie jakieś szkoleniowe, intensywne, no i oczywiście praca w gabinecie. Czy już wiesz, jakie szkolenia w najbliższym czasie no chciałabyś tak, odbyć? Tak, tak. Gdzie się wybierasz i gdzie będziesz poszerzać Szkoleniowo horyzonty? Szkoleniowo to, to cały czas staram się być yy, na bieżąco, że tak powiem. Szykuje się też y, kongres w listopadzie y, w naszej branży beauty, także myślę, że na pewno też się pojawię. No cały czas do przodu. A co dla Ciebie stanowi inspirację w Twojej codziennej pracy? Myślę, że y, zadowolenie klienci to jest dla mnie największa nagroda. Jeżeli widzę, że faktycznie te terapie y, przebiegają y, pomyślnie, klient jest zadowolony, to czego chcieć więcej, że tak powiem. A miałaś taki moment w swojej karierze zawodowej, że chciałaś to wszystko rzucić tak. i, i powiedzieć, że nie, 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 działanie w biznesie i jeszcze na takiej, powiedzmy sobie to szczerze, trudnej płaszczyźnie, bo tak. kosmetologia to jest bardzo trudna dziedzina. Nie dość, że trzeba być wiecznie na bieżąco, trzeba też mieć ogromną wiedzę. No to właśnie, nadążyć też za potrzebami klientów to spore wyzwanie. Było tak, że już myślałam, że kurczę, zamykam drzwi i nie już więcej do tego nie wracam. Znaczy bardziej w tej kwestii, że ja otwierałam gabinet w 2020 roku, gdzie rozpoczęła się pandemia. Więc rozpocząć gabinet nie mając żadnej bazy klientów, to nagle pandemia, dzieje się jak się dzieje. Więc to na pewno mnie tak dobijało wtedy. Czyli to taki trochę fal start był, tak, prawda? Tak, absolutnie. Początek był bardzo ciężki. Ale dzisiaj też już jest zupełnie inaczej, prawda? Myślę, że teraz też absolutnie zrobiłabym wiele rzeczy inaczej niż zrobiłam wtedy. Ale to cenne doświadczenie, prawda? No niestety z czegoś ono wynika, często z naszych bolesnych błędów. Oczywiście, że tak. A jakie rady chciałabyś przekazać tym, którzy dopiero stawiają pierwsze swoje kroki w branży beauty? No, żeby się przede wszystkim nie poddawali. Czyli upór i dążenie do celu? Tak, żeby się nie poddawali na pewno, dużo się szkolili, bo to jednak naszej branży... No, bardzo wiele daje. Żeby nadążyć też za tym tak, wszystkim. Tak, tak. Bo, bo też inny jest klient dzisiaj, prawda? Bardziej świadomy tak, i tak. też bardziej wymagający, aniżeli Nie, na przykład chociażby 5 czy 10 lat temu, prawda? Czyli ja z jednej strony mówię, że dobrze, że jest bardziej świadomy niż wcześniej, bo faktycznie ci klienci obecni są bardziej oczytani, oni też czasami sprawdzają te składy kosmetyków i już przychodzą i mówią, że tam wyczytali, że. W tym kosmetyku, czy w tym są szkodliwe substancje? Ale to tylko... jest super, prawda? Tak, Żeby też sami taką wiedzę zdobywać. Chcemy, tak. Mhm. Bo później właśnie dzięki temu też nasza ta codzienna pielęgnacja, ale i też zauważ, że to się przekłada na życie codzienne. Chociażby tak. na składy produktów spożywczych, że jak tak. już raz sobie sprawdzę mhm. coś, to, I, szybko... to jest, I to jest bardzo dobry nawyk. No właśnie. Czyli jeśli chodzi o produkty, tak samo i składniki aktywne, czy tam ogólnie składniki w kosmetykach, jak najbardziej. Tym bardziej... Sprawdzanie tego. Tak, bo teraz jest to bardzo proste. Tak naprawdę, aplikacja na naszym telefonie możemy w dosłownie tak. w ciągu kilku sekund sprawdzić, czy, czy coś faktycznie tylko jest Tylko też mogę podpowiedzieć, że też jest aplikacja, która sprawdza nam składy kosmetyków. Wrzucamy tylko dosłownie skład i ona nam pokazuje, czy mamy jakieś szkodliwe substancje. Właśnie, bo te składy też Czasami tak. napisane takim językiem, który mm -hmm. dla zwykłego, powiedzmy sobie, to przeciętnego człowieka tak. niewiele nam mówi, prawda? Tak, Więc fajnie mieć taką pomoc, żeby zajrzeć mm -hmm. i faktycznie wybrać coś dobrego dla siebie. Tak. Agnieszko, dziękuję za rozmowę. Życzę Ci przede wszystkim tego entuzjazmu, uśmiechu, sukcesów i wspaniałych ludzi wokół. Dziękuję Ci bardzo. A Państwa zapraszam do obejrzenia kolejnego odcinka naszego programu. Sponsorem programu jest Galeria Tarnowia.